Jednak kampania wyborcza w Polsce to potęga. Dzisiaj od rana analizujemy wypowiedź premiera, co znaczy stan wojenny, czy naprawdę, czy na niby. Analizujemy, ile języków i w jakim stanie potrafi opanować Aleksander Kwaśniewski. Pojawiają się już nawet pierwsze żarty, że lepszy Kwaśniewski taki jak w Kijowie niż dwóch trzeźwych Kaczyńskich i tak dalej, i tak dalej. A potęga kampanii polega na tym, że nikt nie zauważył, że dzisiaj zaczęła się jesień. Prawdziwa jesień. I to w dodatku jest złota Polska, tak jak to sobie czasami marzymy, a nie zawsze się nam udaje taką jesień akurat uzyskać. W związku z tym na znak solidarności z upływającym czasem i przyrodą siadam zaraz na rower. Na rowerze jest czas, żeby myśleć. Czasami wpadają dobre pomysły. Jest czas, żeby myśleć o różnych rzeczach, niekoniecznie o kampanii wyborczej. Jedno jest pewne, że jeśli to wszystko będzie szło w tym stylu jak do tej pory, czyli transfer, hak, skandal, prowokacja, mistyfikacja, arogancja, ludzie nie będą mieli żadnej szansy zastanowić się, co właściwie znaczy oferta poszczególnych komitetów wyborczych. No, może z jednym wyjątkiem, to co proponuje PiS wiemy bardzo dobrze, proponuje to samo co do tej pory, tylko w wersji wzmocnionej i wydłużonej. No a na razie jesień, za chwilę rower, czyli jest fajnie.